chcieliśmy dzisiaj na konferencji przedstawić jakby dwa tematy. Pierwszy temat to jest kwestia porozumienia, które jeszcze nie zostało podpisane, ale jesteśmy w dobrym momencie. Dlaczego jest jeszcze nie podpisane to porozumienie? Bo będziemy musieli czekać na sesję, która odbędzie się 26 września, ponieważ kompetencje moje zakończyły się na pewnym etapie. Jest potrzebna rekomendacja Wysokiej Rady. A druga część to część, o której też chcemy powiedzieć, czyli co się wydarzy 29 września na Leszczyńskim lotnisku, jeżeli chodzi o pokazy lotnicze. Nie mówię, że będzie to piknik szybowcowy, to ma być wielkie święto połączone jakby z pierwszym tematem. Szanowni Państwo, wczoraj pozwoliłem sobie na jednym z portali społecznościowych zakomunikować, że o godzinie 13:30 coś narysuję i pozwolicie Państwo, że rzeczywiście przedstawię Państwu pewną część miasta i nie tylko, która będzie przedmiotem naszej konferencji. Oto ten teren. Nie będę rozmawiał się dalej. Tu mamy granicę miasta. To jest teren lotniska, teren miejski 20,7 hektara. No i teren powiatu, teren należący do gminy Święciechowa to 104 hektary. Były to trudne dla mnie momenty, bo ja przypomnę, że samorząd leszczyński nigdy nie odcinał się od współpracy z Aeroklubem Polskim, zarządem Aeroklubu Polskiego. Przypomnę, że pierwsze rozmowy władz miasta, leszczyńskiego samorządu toczyły się na poziomie prezesa Skalika, który już dzisiaj nie pełni tej funkcji, z innymi członkami zarządu, z osobami, które prowadziły czy zarządzały Centralną Szkołą Szybowcową. Zawsze chcieliśmy znaleźć wspólny mianownik, wspólny cel, żeby rozwiązać pewne problemy i pomyśleć o rozwoju tego lotniska. Chciałbym też przypomnieć, że były takie momenty, kiedy sam osobiście zrezygnowałem z Centralnej Szkoły Szybowcowej z różnych to względów. Były trudne rozmowy na poziomie zarząd Aeroklubu Polskiego i miasta Leszna. Nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka. Od 2 lat intensywnie pracowaliśmy, aby problemy lotniska, problemy także i własnościowe, problemy z infrastrukturą rozwiązać. I dzisiaj chcielibyśmy zakomunikować, że jest to już finał 2-letnich rozmów, ale żeby Państwu powiedzieć, dlaczego tak to się stało, muszę też cofnąć się do momentu, kiedy został zwołany kongres Aeroklubu Polskiego i nastąpiły zmiany władz. Otóż stary, nowy prezes, pan Makula, będąc w Lesznie, kiedy miałem przyjemność z nim się spotkać, zakomunikował mi, że chce powalczyć o fotel prezesa Aeroklubu Polskiego. Pytał się o problemy leszczyńskiego lotniska i też nie ukrywamy, że wyraziliśmy jakby taką wstępną zgodę, że lotnisko leszczyńskie będzie jakby przedmiotem jego kampanii wyborczej i rzeczywiście się udało. I od tego momentu można powiedzieć, sprawy potoczyły się bardzo szybko. Nowy zarząd Aeroklubu Polskiego, za co serdecznie dziękuję, wyraził wolę, chęć współpracy. Odbyło się wiele spotkań, nie tylko z przedstawicielami środowiska lotniczego, mówię tu na poziomie Aeroklubu Polskiego, ale także z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą na lotnisku, bo zawsze pamiętaliśmy o tym, że nie możemy nie przekazywać ich informacji. Odbyło się kilka spotkań. Te spotkania odbywały się w różnych miejscach. W Warszawie, we Wrocławiu, w Lesznie, w różnych miejscach, na różnym poziomie. Natomiast chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować moim współpracownikom, którzy są dzisiaj ze mną na konferencji prasowej, bo każdy z moich współpracowników mocno się zaangażował, żeby sprawę lotniska rozwiązać. I z tego miejsca i w tym momencie chciałbym oddać głos mojemu pełnomocnikowi, który przedstawi w syntetyczny sposób jakby rys historyczny, bo warto o tym też powiedzieć i przypomnieć kilka faktów i ewentualnie powie o finale
dojścia do porozumienia z zarządem Aeroklubu Polskiego. Jak Państwo wiecie doskonale, jest już odpowiedni komunikat na stronie Aeroklubu Polskiego. To świadczy o tym, że znaleźliśmy wspólny język i szukaliśmy najlepszych rozwiązań. A jakie to są najlepsze rozwiązania? Po pierwsze, poprawa infrastruktury, uregulowanie zarządzania i własności całego lotniska. I kolejny cel, ten cel chyba najważniejszy, żeby to było miejsce na uprawianie sportów, do uprawiania sportów lotniczych i nie tylko, bo z tego lotniska także korzystają firmy czy przedsiębiorcy, którzy no dzisiaj wykorzystują lotnisko do pracy biznesowej. Zdecydowaliśmy, że musimy znaleźć nowy pomysł na lotnisko w Lesznie. Rozpoczął się mniej więcej w październiku 2016 roku. Wtedy następowały zmiany w Centralnej Szkole Szybowcowej. Pojawiał się kolejny już prezes, to był 10. prezes w przeciągu 2 lat. Były bardzo mocne utrudnienia w organizacji pokazów lotniczych przez miasto. Ta współpraca była coraz gorsza i to spowodowało naszą decyzję, że podjęliśmy się wypowiedzenia tego trwałego zarządu, czyli umowy użytkowania z części miejskiej. O tym też komunikowaliśmy, spotykaliśmy się wtedy kiedy ogłaszaliśmy tą decyzję. Ona trafiła potem w instancję najpierw samorządowego kolegium odwoławczego, które przyznało nam rację, następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten proces, można by powiedzieć, że na takiej ścieżce konfliktowej trwał aż do marca tego roku, kiedy to, co pan wspomniał, prezydent, pan Makula, zdecydował się kandydować na prezesa Aeroklubu Polskiego. Było to bardzo ważne, żeby uzyskać od nas zapewnienie, że my nadal jesteśmy skorzy do współpracy w sprawie lotniska w Lesznie. Dlatego, że Aeroklub Polski kosztowało go to bardzo dużo, nie dawał żadnych kontrpropozycji, jak ustabilizować tą sytuację, a praktycznie Centralna Szkoła Szybowcowa już przestała pełnić swoją funkcję. Właściwie w 2017 roku już nie odbył się żaden lot na lotnisku wykonany przez Centralną Szkołę Szybowcową. Stała się tylko stroną, która czerpała te pożytki z części miejskiej lotniska. Prezes Makula po zwycięstwie w tych wyborach stwierdziliśmy, że usiądziemy do rozmów już na takim zaawansowanej formie i właściwie te negocjacje trwały blisko pół roku, dlatego że ten proces jest, można powiedzieć, że skomplikowany. Te konflikty poszły już tak daleko, że żeby je zakończyć, naprawdę musieliśmy spędzić nad tym dużo czasu, żeby jednym porozumieniem właściwie uregulować całą kwestię tego lotniska. Aeroklub Polski podzielał też nasze zdanie, że to miasto Leszno powinno wziąć odpowiedzialność za całość tego lotniska. Przede wszystkim dlatego, że ma siły i środki, żeby zająć się tą infrastrukturą. Jest stabilnym, przewidywalnym partnerem dla wszystkich podmiotów gospodarczych i lotniczych, które zechcą skorzystać z oferty tego lotniska. No i szukaliśmy rozwiązań, w jaki sposób to przeprowadzić, żeby miasto stało się pełnym dysponentem tego lotniska. Efektem tego jest porozumienie, które przygotowaliśmy. Aeroklub Polski już rzucił informację, dlatego że pierwszym punktem, takim etapem koniecznym do podpisania tego porozumienia była zgoda zarządu Aeroklubu Polskiego. Ta zgoda została uzyskana i właściwie teraz piłka jest po stronie miasta Leszna i Rady Miasta, o której pan prezydent wspominał, która odbędzie się 26 września. To jest w takim wielkim skrócie i pigułce, jak wyglądał ten proces i jaki ma być cel tego. Chciałem dojść do porozumienia jeszcze z poprzednim zarządem. Chciałbym przypomnieć, że mocno odczułem to na własnej skórze, ponieważ chciałbym przypomnieć, że była próba dwukrotnego uchylenia mandatu prezydenta miasta Leszna, sprawa skierowana przeciwko mojej osobie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, także działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie było to łatwe, przeżywałem trudne chwile, ale tamta strona
czyli poprzedni zarząd, podkreślam, była na tyle zdeterminowana, żeby przeszkodzić mojej osobie w uregulowaniu spraw lotniska. Byłem bardzo konsekwentny, ale przeżyłem swoje trudne chwile, ponieważ można powiedzieć śmiało, że to była próba jakby postraszenia mojej osoby, abym w pewnym momencie nie interesował się aż tak mocno tym lotniskiem, bo ta sytuacja, ten pad był wykorzystywany przez pewne osoby, które już dzisiaj nie pełnią funkcji w zarządzie Aeroklubu Polskiego. Były to trudne, bardzo trudne momenty w mojej karierze zawodowej. No i teraz przejdziemy do treści porozumienia, tych najważniejszych tematów. Chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę, że pan Marek Loryk, wójt gminy Święciechowa, na bieżąco też był informowany o naszych rozmowach, ponieważ też jest jakby osobą, która jest żywo zainteresowana sprawami lotniska. No i może przejdziemy do tego, co się udało załatwić i co jest zawarte w porozumieniu trójstronnym. Myślę, że też z tego porozumienia najbardziej skorzysta, to co dla nas jest też ważne, Aeroklub Leszczyński i o tym powiemy, co otrzyma Aeroklub Leszczyński w momencie, kiedy będziemy zarządzać terenem miejskim i płytą lotniska. Miasto odzyska pełne władanie nad tą częścią miejską. Wcześniej w księgach wieczystych był tam wpisany użytkownik Aeroklub Polski. Aeroklub Polski zrzeknie się tego użytkowania, w związku z tym za całość tego terenu będzie odpowiedzialne miasto. Dzięki temu może też część tej nieruchomości w postaci hangaru razem z gruntem przekazać nieodpłatnie Aeroklubowi Leszczyńskiemu. Obecnie Aeroklub Leszczyński zajmuje jedno skrzydło tego hangaru murowanego, największego na lotnisku. Nie jest właścicielem, jest tylko... Jest tylko użytkownikiem od Aeroklubu Polskiego. Nie ma majątku. Oraz jeden hangar metalowy. Chcemy, żeby zajęli całość tego hangaru murowanego. Co do płyty lotniska, to miasto ma być pełnym zarządzającym zarówno w rozumieniu prawa lotniczego, jak i faktycznego decydowania, co tam się może zdarzyć i kto może z tego lotniska skorzystać. Może powiemy też Święciechowy też. Tak. Także o tym, co się stanie, jeżeli chodzi o poniesienie nakładów finansowych. Mówimy tu o hangarze murowanym, który będzie przekazany Aeroklubowi Leszczyńskiemu. Kwoty związane z częścią gminy Święciechowa, no to są to kwoty rzędu 17 tysięcy złotych w ramach opłaty za użytkowanie wieczyste rocznie. Więc raczej są to symboliczne kwoty. One wynikają z tego, że ten teren gminy Święciechowa, lotniska, jest dosyć dobrze zabezpieczony jako użytkowanie wieczyste celowe, czyli może być tam tylko i wyłącznie lotnisko sportowe. W związku z tym też opłaty nie są wysokie. No i miasto chce ten cel sportowy utrzymać i bardzo go rozwijać właśnie w tym celu. Jeżeli chodzi o ten majątek, który przejdzie w dysponowanie Aeroklubu Leszczyńskiego, no, cena rynkowa hangaru oscyluje wokół miliona złotych. Oczywiście stan tego hangaru nie jest, no, jest opłakany, w związku z tym od razu pomyśleliśmy o tym, żeby ten hangar wyremontować. Wspólnie z Aeroklubem Polskim znaleźliśmy środki w ramach tego porozumienia, żeby pół miliona złotych jeszcze włożyć w remont tego hangaru, tak żeby nadawał on się do wieloletniego użytkowania, no i też do czerpania pożytków z dzierżawionych powierzchni na terenie tego hangaru. Aktualnie w tej przestrzeni są dwa podmioty prywatne, które użytkują określony metraż i płacą dzisiaj, można powiedzieć, Aeroklubowi Polskiemu, a tak z tego użytkowania dwóch punktów, jednego biznesu, właściwie dwóch biznesowych, korzyści będą wpływały, czy pożytki określone będą wpływały na konto Aeroklubu Leszczyńskiego. A jeżeli chodzi o część miejską, to też możemy powiedzieć, co się będzie działo, bo też oczywiście wiąże się to z pewnym wymiarem finansowym.
wszystkie te pożytki, które teraz funkcjonują na te podmioty, które funkcjonują na części miejskiej, czyli stacja paliw, tunel aerodynamiczny oraz hotel, no, zaraz po podpisaniu tego porozumienia przejdą na stronę miasta Leszno, czyli miasto stanie się stroną tych umów. A miasto stanie się de facto właścicielem hotelu? Nie. Grunt. Nakłady na który grunt to miesiąc. A co z porozumieniem? Jeszcze sekundę, bo powiem o tym wymiarze finansowym, tak? Bo to jest też bardzo ważne, bo musimy się zabezpieczyć finansowo. Tak? Mhm. Znaczy, oczywiście porozumienie zakłada, jest bardzo rozbudowane, ma dużo zabezpieczeń finansowych w postaci kar umownych. No też korzystamy z tej płyty lotniska. Nie wykupujemy jej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego, tylko stajemy się jej dzierżawcą. Dzierżawa będzie na 29 lat. Automatycznie po tym okresie przejdzie na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia. Natomiast jakiekolwiek próby wypowiedzenia ze strony Aeroklubu Polskiego są zabezpieczone bardzo wysokimi milionowymi karami umownymi plus zwrotem za ewentualne nakłady. A i co będzie miał z tego Aeroklub Polski, z porozumienia? No oczywiście porozumienie ma wymiar finansowy. O którym powie pan prezydent Adam Myty. Czy szanowni państwo, ja myślę, że wymiar finansowy jest ważny, ale nie najważniejszy. Po prostu Zarząd Aeroklubu Polskiego stwierdził, że trzeba coś zrobić, żeby ten potencjał tego miejsca naszego, pięknego naszego lotniska i te warunki, jakie tu panują dla uprawiania tych sportów, odblokować. To by mi się to była naczelna idea i prezydenta, i nowego Zarządu Aeroklubu Polskiego. Widział Aeroklub Polski, co się dzieje, że się nic nie dzieje, że się nie wykorzystuje tego potencjału, jaki tu drzemie, i widział, że trzeba zmienić formułę jakby zarządzania tym majątkiem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście, szanowni państwo, no Aeroklub Polski, mimo że był stan taki, jaki był, a więc był pewien marazm, trzeba powiedzieć, to był marazm. Wprowadzono system naprawdę. Tak, wprowadzono pewien system, ale mimo wszystko na bazie podpisanej umów generował jakieś tam przychody. I oczywiście mogło to trwać w nieskończoność, ale wspólnie prezydent i prezes Aeroklubu powiedzieli sobie nawzajem, że należy coś z tym zrobić, że tak dalej być nie może. I to jest podstawowy, myślę, to jest taka podstawa w ogóle rozpoczęcia tych prac i tych długich, żmudnych rozmów od 9 na przykład do 18 czasami, prawda? Panowie tu potwierdzają. I trudnych rozmów, bo jak wiemy, że sama idea jest piękna, śliczna, ale trzeba dopracować szczegóły. Szczegóły w postaci wzajemnych jakichś kompensat finansowych z tego tytułu, z tych faktów prawnych, które mają nastąpić. I my dogadaliśmy się z Aeroklubem Polski i generalnie określono, że na bazie tego porozumienia samorząd Leszna zapłaci 4 800 zł Aeroklubu Polskiemu, ale 800 tysięcy netto, ale po pierwsze Aeroklub Polski zapłaci nam za ten hangar 800 tysięcy w roku 2019 i całe to nasze zobowiązanie w stosunku Aeroklubu Polskiego jest rozłożone na lata. Pierwsza płatność z kompensacją czy bez kompensacji tych 800 tysięcy nastąpi w 2019 roku w kwocie 2 milionów złotych, można powiedzieć milion minus 800 tysięcy, druga płatność 1 000 000 złotych w terminie do lutego 2020 roku i trzecia płatność również 1 000 000 złotych netto w terminie do końca lutego 2021 roku. Uważamy, że w kontekście tego, co się ma stać, ja wręcz śmiem twierdzić, że tu mamy możliwe załatwienia historycznego problemu i będzie to naprawdę niezwykle ważny krok dla miasta Leszna. Odzyskamy 21 hektarów gruntu. Mało tego, odblokujemy potencjał tego terenu, czy spowodujemy, że musimy tak, myślę, podejść wspólnie z naszymi radnymi w
takim kierunku, że zachowując wszystkie te atuty i ten cel sportowy, nie tylko dla szybowców, dla sportów balonowych, dla innych, dla spadochroniarzy, dla parolotni i tak dalej, że otworzymy ten, zachowując tą część sportową, chcemy, aby ten teren stał się bardziej atrakcyjny też dla potencjalnych podmiotów, które by chciały być inwestować, ale oczywiście inwestować w określonych kierunkach. Inwestować w takich kierunkach, które by gwarantowały, jakby stanowiłyby obsługę dla tej podstawowej funkcji tego terenu. Przede wszystkim Aeroklub Leszczyński, który będzie wykonywał swoją cały czas działalność statutową. Będzie rekomendacja prezydenta miasta Leszna, aby powołać spółkę celową, która będzie skupiała się na zarządzaniu lotniskiem i oczywiście współpracą w szczególności z Aeroklubem Leszczyńskim i współpracą z innymi podmiotami. To będzie miejska spółka, spółka prawa handlowego. Pracujemy już nad umową takiej spółki. Jest kwestia jeszcze ewentualnie ustalenia formy czy kwoty dokapitalizowania, ale licząc sobie kwoty, które co miesiąc spółka będzie pobierała z tytułu wynajęcia czy wydzierżawienia, tak jak powiedzieliśmy, stacji benzynowej czy innych punktów, przy dobrym, racjonalnym zarządzaniu jesteśmy w stanie sprawnie obsługiwać to lotnisko. Co ciekawe, spółka prawa handlowego może być w strukturach Aeroklubu Polskiego. A co to oznacza? A to oznacza, że nie zamykamy furtki, aby organizować zawody rangi mistrzostw Polski, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, jeżeli chodzi o sporty lotnicze. To jest bardzo dobra wiadomość, że jest też wola i chęć ze strony Aeroklubu Polskiego na tą współpracę. I na koniec, bo za chwileczkę oddam Państwu głos, rozumiem, że będą jeszcze pytania. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować nowemu zarządowi Aeroklubu Polskiego, bo naprawdę wspólnie powiedzieliśmy sobie, że tym celem jest rozwój leszczyńskiego lotniska. Nie tylko z punktu widzenia infrastrukturalnego, ale także z punktu widzenia szkoleniowego oraz z punktu widzenia sportowego. I za to z całego serca w imieniu mieszkańców naszego miasta, w imieniu mieszkańców naszego regionu jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy za wyrozumiałość, dziękujemy też za determinację. No i oczywiście ja jako prezydent miasta Leszna dziękuję moim współpracownikom, nie tylko tym osobom, które tu siedzą, bo były też osoby zaangażowane, jak pani naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Jankowiak, jak moi współpracownicy z pionu finansowego, bo tu też rozstrzygaliśmy kwestię VAT-u. Naprawdę to jest moim zdaniem jedno z najważniejszych momentów, nie mojej kariery zawodowej, ale chyba historyczny moment po 1989 roku, że to lotnisko ma szansę być lotniskiem miejskim, dobrze zarządzanym przez odpowiednią spółkę prawa handlowego, która, tak jak powiedziałem, będzie współpracować ze środowiskami lotniczymi. Powtarzam 10 razy i Aeroklubem Leszczyńskim. Czyli można powiedzieć śmiało, pan prezydent tu powiedział, że tak naprawdę po 50 latach lotnisko wraca do mieszkańców miasta Leszna. I tak jak pan prezydent powiedział, ta możliwość, żeby to dobrze zobrazować, Aeroklub jest polskim związkiem sportowym tak naprawdę, prawda? Czyli tak, nie wiem, kluby piłkarskie są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak jak Unia Leszna jest członkiem określonego też Polskiego Związku Sportowego, tak samo tutaj ten Aeroklub będzie mógł na takich samych zasadach zostać członkiem tego Polskiego Związku Sportowego Lotniczego, jakim jest w tym przypadku Aeroklub Polski. Więc myślę, że to są wszystkie rzeczy, które mają kolosalne znaczenie, że tak naprawdę to mieszkańcy Leszna, ta spółka miejska po 50 latach wraca do miasta. Miasto jest też gwarantem dla podmiotów prywatnych, że mogą inwestować, że jest ta pewność, bo po tych zawirowaniach z Centralną Szkołą Szybowcową, gdzie no, przedsiębiorcy mówili, no boimy się, że możemy tu w pewnym momencie stracić tą przestrzeń. Przecież stacja benzynowa to jest duża inwestycja, nie mówiąc o tunelu, który też powstał. Jesteśmy gwarantem, a chciałbym też powiedzieć, że
toczyły się dyskusje z panem Gosnerem, czyli człowiekiem, który był właścicielem hotelu Gliding Hotel, który powiedział wprost, jeżeli uregulujecie te sprawy, jestem przygotowany na to, żeby rozpocząć dużą inwestycję, bo ten budynek, drodzy Państwo, który dzisiaj jest jakby wizytówką, chociaż wczoraj bardzo dużo osób gdzieś tam zwracało mi uwagę, że a może ta wieża by została, bo to jest symbolika, chciałby zainwestować i wybudować nowy obiekt, nowoczesny obiekt, stary wyburzyć zdecydowanie, bo tam był taki, drodzy Państwa, pad. On wynajmował na cele hotelowe i nie tylko. I na przykład, kiedy zwracał się do CSS-u, szanowni Państwo, naprawcie mi dach, bo mam kilka pokoi wyłączonych z użytkowania, a oni mówią, CSS mówi w ten sposób, no okej, rozumiemy, ale nie mamy pieniędzy, żeby panu naprawić dach. No to on powiedział, że jeżeli mam wyłączone, to nie będę płacił wam czynszu. No i to się eskalowało do takiego momentu, gdzie rzeczywiście te dwie strony się mocno podzieliły. A proszę też pamiętać, że pan Gosner, który jest nie tylko przedsiębiorcą, jest także czynnym pilotem i on potrafił kupić dla, jeżeli widział dobrych partnerów, akurat tu w dobrej wierze działał, kupił po prostu samolot, dosprzętowił, że tak powiem, Centralną Szkołę Szybowcową. To jest też bardzo ważne i takiego partnera, jakim jest pan Gosner, widzimy na tym lotnisku. Nie mówiąc też o firmach leszczyńskich, tak jak powiedziałem już to na początku, które mocno się interesują, bo był na przykład taki moment, gdzie jeden z przedsiębiorców, który korzystał z leszczyńskiego lotniska, miał moment, że mógłby mieć jakby zablokowane lądowanie na leszczyńskim lotnisku, bo też takie zagrożenie w pewnym momencie było. My bazowaliśmy tutaj, podejmując te negocjacje i trudne rozmowy z Aeroklubem Polski, bazowaliśmy na wycenach szacunkowych, na gruncie operatorów szacunkowych z uwagi na z punktu widzenia ustawy gospodarczej nieruchomościami. I kwestia poniesionych nakładów przez Aeroklub Polski to jest jedna kwestia i kwestia potencjalnych utraconych korzyści, przepływów, które generowała mimo wszystko, mimo tego marazmu, tak powiedział, to jest druga sprawa. Szanowni Państwo, to jest kwestia umowy, porozumienia. Za te obiekty, kompensata pewna. My to w umowie określamy trochę inaczej, bo już nie chcemy wchodzić pewne w te niuanse, detale, ale z tego tytułu chcemy, no dogadaliśmy się. Po prostu negocjacje były bardzo trudne, proszę nam wierzyć. Tak. Bo to pamiętajmy, że to jest użytkowanie wieczyste. To jest to samo co własność. Czyli oni się zrzekają jakby swojej tego użytkowania wieczystego, czyli zrzekają się własności. I pożytków, które mogli ewentualnie z tych tytułów władania czerpać. Nie będzie zamkniętej Centralnej Szkoły Szybowcowej. Ona dzisiaj nie wykonuje swojej statutowej działalności. Na razie można powiedzieć, że po pierwsze nie podejmowane są żadne decyzje, czy to na kongresie najbliższym, czy to na zarządzie, żeby zlikwidować CSS. No, powiem wprost, no może to będzie to dziwnie zabrzmi, no będzie pokój, będzie tablica CSS i zobaczymy co będzie. To jest tak, jak będziemy musieli też znaleźć miejsce na przykład do obsługi spółki, to mogą być na przykład dwa ustawione kontenery, no, to jest też kwestia techniczna. Proszę pamiętać, że w momencie kiedy podpisany zostanie akt notarialny po zgodzie Wysokiej Rady, no w tym momencie będziemy musieli naprawdę też mocno wziąć się do pracy i przepisać umowy. No to myślę, że radni będą, muszą spojrzeć sobie prosto, muszą spojrzeć sobie w lustro i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy działają na szkodę miasta, czy działają politycznie. Ja myślę, że każdy z nich będzie ponosił ogromną odpowiedzialność. Myśmy wykonali przez 2 lata ciężką pracę i wykładamy teraz już po prostu dokumenty, wykładamy karty i mówimy naprawdę, można wziąć tego asa i przybić wszystko. Na razie ten teren miejski ma pewne ograniczenie wpisane do planu zagospodarowania przestrzennego, nie można robić podziałów wtórnych. W związku z tym jest to jedna działka. Żeby coś sprzedać, trzeba wydzielić najpierw konkretną działkę. Dlatego na początku zdecydowaliśmy się na umowę dzierżawy na 29 lat. Potem ona przechodzi na czas nieokreślony. Jeżeli aeroklub będzie
gotowy, żeby wykupić ten grunt, to już jest decyzja radnych, na jakich zasadach, to może do rady o coś takiego wystąpić. W naszym porozumieniu jest zawarte to, że oni już przy wykupie nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z naniesieniem, czyli samym budynkiem hangaru, tylko będzie to rozliczenie gruntu. Przejdziemy do 29 września, czyli do momentu, kiedy będziemy z jednej strony obserwować to, co się dzieje na niebie i nie tylko, ale będziemy cieszyć się z tego sukcesu. No to też odwrotnie jesteśmy umówieni na podpisanie aktu notarialnego. Ja tylko przypomnę, bo porozumienie będzie podpisane w formie aktu notarialnego, natomiast też chcę zwrócić uwagę, że Aeroklub Polski, Zarząd Aeroklubu Polskiego na czele z panem prezesem podchodzi do tego tematu bardzo poważnie i przed sesją na Komisji Infrastruktury czy Komisji Sportu, to jest kwestia do ustalenia przez pana przewodniczącego, będą przedstawiciele Zarządu Aeroklubu Polskiego na czele z panem prezesem i na środowej sesji też chcą uczestniczyć w obradach, będą do dyspozycji, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, bo podejrzewam, że ta sesja na koniec września będzie bardzo, bardzo, bardzo długa. Dużo. Tak już pół żartem, pół serio mówimy, że możemy spodziewać się około 100 interpelacji skierowanych do Urzędu Miasta, ale liczę też na rozsądek i wyczucie pewnego smaku prowadzenia sesji. Proszę pamiętać, była taka sytuacja, gdzie akurat Mateusz Weber przesłał mi linka, gdzie mogłem sobie obejrzeć dyskusję na jednym z kongresów zwołanych przez pana Skalika, gdzie, jak państwo może nie pamiętacie, ale przypomnę, komisja rewizyjna, która chciała rzeczywiście uregulować sprawy leszczyńskie, na znak protestu zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji i obserwowałem taką sytuację, drodzy państwo, jak przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia w sprawozdaniu bardzo konkretne informacje na temat problemów lotniska. I można było zauważyć innych działaczy, którzy reprezentują poszczególne aerokluby, bo oni nie chcą, mam takie wrażenie, może się mylę, ale naprawdę było widać, że po prostu nie ma dużego zainteresowania, kiedy przedstawiał pan przewodniczący komisji rewizyjnej informacje o Lesznie, wręcz znudzenie. I tak potem doszedłem do wniosku, że chyba każdy z prezesów aeroklubów w Polsce, tych lokalnych, chce, żeby te ich lotniska się mocno rozwijały. A tu akurat i czuliśmy takie osamotnienie, obserwując w ogóle kongres. No i potem dobra zmiana, która weszła w struktury Aeroklubu Polskiego, dała nam naprawdę finał tej sprawy. Ja mówię z punktu widzenia organu wykonawczego. Teraz w tym trudnym okresie, bo ktoś może sobie powiedzieć, to sobie wymyślili termin kampanijny. Naprawdę to by sama podpisywanie umów i przygotowanie przez prawników bardzo długo trwało. I wbrew pozorom to nie jest łatwy okres, bo co niektórzy mogą się różnie zachowywać. Z kandydatów na radnych i nie tylko. Kandydatów na różne funkcje. Słowa dziękujemy. Może usiądźmy razem w gabinecie, podyskutujmy, spróbujmy rozwiązać problem, który gdzieś tam został poruszony, bo wiadomo, że Aeroklub Leszczyński będzie chciał może więcej z tego pakietu, który został uzgodniony, ale drodzy państwo, ja pamiętam sytuację, kiedy pani dyrektor Kuta do mnie zadzwoniła i powiedziała, że CSS odłączył mi ciepło w okresie zimowym. Pamiętacie państwo, jakie mieli ogromne problemy, a dzisiaj dostają przy naszych ustaleniach, otrzymują naprawdę ogromny prezent. Nie od prezydenta Łukasza Borowiaka, ale od Aeroklubu Polskiego i za to im też powinni podziękować, bo my jesteśmy tym elementem porozumienia, bardzo ważnym i istotnym oczywiście. Ale z tego sprawy nie powinien szefowie klubów jakby z akceptacją, aprobatą przyjęli. Tak, ale pan przewodniczący klubu na przykład z ramienia radnych Lewicy nie startuje, także on nie uczestniczył w tej konferencji porannej, bodajże o godzinie 9. Ale to będą radni decydować, ale przypominam to. Ten kierunek działań, które pan prezydent popierali wszystko. Ale drodzy państwo, to powiem w ten sposób. No to teraz jakby zakończę i spętuję. Pamiętacie państwo jedną z uchwał takich intencyjnych, gdzie otrzymałem poparcie od wszystkich 23 radnych, jeżeli się nie mylę, abym działał w imieniu leszczyńskiego samorządu.
żeby uregulować. No to w tym momencie, jeżeli ktoś zacznie mówić, bo to mi nie pasuje, bo to, no bo teraz ja już słyszę głosy, dlaczego prezydent Łukasz Piechowiak ma niebieski krawat, a powinien mieć czerwony, no do tego się przyzwyczaiłem. Jest to okres kampanijny. Szkoda, że były to też postacie, które nie za bardzo się chciały angażować, żeby rozwiązać ten problem. No, a teraz każdy chce spić śmietankę. Nie chodzi o to, kto jest zwycięzcą w tej sprawie. Chodzi o to, że po prostu dzięki Michałowi, dzięki Mateuszowi, dzięki moim współpracownikom naprawdę udało się rozwiązać mega olbrzymi problem, który wisiał nie za czasów prezydentury Łukasza Borowiaka. Bo ja przecież pamiętam, jak byłem i radnym, i parlamentarzystą, ile było podejmowanych prób, aby uregulować tę sprawę. Sukces mieszkańców naszego regionu. I z tej strony też chciałem, z tego miejsca chciałem też podziękować wójtowi Markowi Laurychowi za wyrozumiałość, za wsparcie, bo też za cierpliwość, bo uczestniczył też w wielu, wielu spotkaniach. To jest też moim zdaniem ważna postać i jeden z bohaterów tego finału sprawy. To czy będzie piknik było uzależnione od rozmów z Aeroklubem Polskim? Czy to porozumienie, czy inaczej, czy ta ugoda dojdzie do skutku? Jesteśmy już na takim etapie, że taką zgodę uzyskaliśmy, czyli uzyskaliśmy jakby zgodę na dysponowanie tą płytą, tą przestrzenią na organizację pikniku szybowcowego, niezależnie od zakończenia tych rozmów. Więc informuję Państwa, że piknik szybowcowy, mini piknik szybowcowy, bo mini ten przedrostek nie jest przypadkowy. Tak jak Pan Prezydent powiedział, skala tego wydarzenia będzie no nieco mniejsza niż ta z 2016 roku, czyli ta impreza, która jakby wprowadzała nowy wymiar tej imprezy na kolejne lata, bo to był 10. piknik szybowcowy, jubileuszowy, przypomnę, i on nas miał wprowadzić zupełnie inną jakość, zupełnie inny wymiar tej imprezy. Miała być to impreza o zasięgu międzynarodowym, była, ale chcieliśmy wyjść gdzieś tam poza granice Polski i ściągnąć tutaj widzów, więc... I to się udało. I to się udało, ale już zostając przy sobotniej imprezie, czyli mini piknik szybowcowy 29 września, będzie to impreza jednodniowa. Będzie to impreza niebiletowana. Myślę, że udało nam się w tak krótkim czasie, który mieliśmy z Michałem, za co bardzo dziękuję i za wszystkim, którzy nam pomagali w tej... Skromny budżet. Bardzo skromny budżet w tej trudnej jakby dla nas też sytuacji, dlatego że oprócz tego, że ten piknik musimy, znaczy chcemy go zorganizować przede wszystkim, musimy cały czas jakby tutaj dopinać szczegóły porozumienia z Aeroklubem Polskim, także powiem szczerze, że pracujemy praktycznie 24 na dobę, jesteśmy cały czas w kontakcie, ale mimo tak małego budżetu gwarantuję Państwu, że te pokazy będą bardzo ciekawe. Będzie to bardzo fajna alternatywa dla mieszkańców, którzy są po 2 latach pewnie głodni tych pokazów. Będzie kilka nowych elementów. One będą przede wszystkim dlatego ciekawe, że jest to impreza jednodniowa i przewidujemy zrobić te pokazy w takim bardzo długim ciągu 130-minutowym. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że impreza będzie trwała 10 godzin, a pokazów będzie powiedzmy co godzina coś tam, nie? Także to będą bardzo fajne pokazy. Jak ktoś przyjedzie na te pokazy, to tak naprawdę już z nich wyjedzie po zakończeniu. A więc planujemy o godzinie 14 otworzyć jakby bramę lotniska, jeżeli można to tak nazwać, dla widzów. Natomiast program nie jest jeszcze tak doprecyzowany w 100% co do godzin, ale planujemy na 16:30 ten program atrakcji lotniczych wystartować. Myślę, że zakończymy około godziny 19:30 blokiem pokazów nocnych, co jest też ważne, bo chcemy zachować charakter tej imprezy, to co zbudowaliśmy tak naprawdę z Michałem i tutaj ze wszystkimi w mieście. Ten program atrakcji nocnych, którzy teraz już wszyscy, jak wiemy, kopiują, ale chcemy wprowadzić również nowe elementy, chociaż przy tak niskim budżecie w tym roku. Chcemy być pewną rodzajem niespodzianką, też nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów tych pokazów nocnych, ale myślę, że kilka elementów będą bardzo, będzie kilka zaskakujących elementów bardzo fajnych dla widzów. Budżet zabezpieczony w projekcie budżetu to 123 tysiące brutto. On będzie oscylował właśnie w granicach około 130 tysięcy. I to jest budżet, który musi starczyć na zapięcie całej imprezy, łącznie z imprezą masową i tak dalej, i tak dalej. Jedna bardzo duża niespodzianka. A jakie będą statki powietrzne? Skąd się pojawią? Będą samoloty akrobacyjne, będą paralotniarze, będą motolotniarze, będą elementy pirotechniczne.
będą solówki, także no, ten program naprawdę jest w naszej ocenie w tym budżecie bardzo dobry i też chcę podkreślić, że udało nam się dzięki tym naszym kontaktom z lat, z tych edycji ubiegłych, tak przekonać wykonawców, żeby po prostu przylecieli do nas prawie że po kosztach i zaprezentowali się w Lesznie, licząc na dalszą oczywiście współpracę w przyszłości. Mogę dodać, że te pieniądze nam wystarczyły. Powtórzę trochę i poukładam to, co powiedział Mateusz. Ten program będzie mniej więcej 130 minut. Chcemy zrobić tak od początku do końca, tak jakby ktoś przyszedł na jakieś przedstawienie, po prostu bez jakichś dłuższych przerw. Zachować tą formułę z pokazami nocnymi, czyli zaczynamy gdzieś w okolicach 16:30-17:00, zachód jest mniej więcej 18:30, także przeciągniemy to i zakończymy tuż po zachodzie. Największymi atrakcjami to będzie Jak III, czyli myśliwiec bardzo głośny, drugowojenny, i grupa z Wielkiej Brytanii, nazywa się Sydney Charles Display Team. Bardzo fajne pokazy na motoszybowcach, przepiękne, nocne, z pirotechniką, także to jest taki klub programu. W 16 roku, gdzie tak naprawdę mieliśmy wszystkie drzwi otwarte i w wojsku i wszyscy też chcieli do nas przylecieć z całego świata, to my tą imprezę już mieliśmy przygotowaną w styczniu, kiedy musieliśmy ją z wielkim bólem odwołać. W związku z tym wydaje nam się, że jesteśmy w stanie z Mateuszem i nie tylko nie tylko wrócić jakby do tego, nie zaczynać od zera, tylko ponieważ nie ujawniliśmy, co wtedy miało być na tych pokazach, zacząć od tego stycznia. Ma być to zabawa, ma być to wspólne święto. Skromność, skromność.